No mamy to niezwykłe szczęście w naszym województwie, że praktycznie dwóch europosłów, Tadeusz Zwiefka, Janusz Zemke, bardzo gorąco ze sobą współpracują, mimo że, jak wiadomo, należą do zupełnie innych opcji politycznych. A postanowiliśmy to wykorzystać jako redakcja Ekspresu Bydgoskiego, jako redakcja Nowości, poprosić ich o pomoc i o to, żebyśmy mogli naszych czytelników zaznajomić z tym, jak wygląda Parlament Europejski, jak wygląda praca europosła, jak to w ogóle wszystko wygląda, prawda? Bo wyobrażamy sobie często to Brukselę różnie. Ta współpraca trwa już kilka lat, jest rewelacyjna, a posłowie bardzo idą nam na rękę, pomagają nam organizować konkurs europejski. Razem zabieramy mniej więcej co roku grupę kilkudziesięciu czytelników, jedziemy do Brukseli. Jest to, myślę, że taka fajna działalność i troszeczkę dydaktyczna, i troszeczkę taka sympatyczna wobec naszych najwierniejszych czytelników, którzy biorą udział w konkursach, także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Konkurs nie był takim zwykłym konkursem SMS-owym, jakie najczęściej robimy, który rzeczywiście wymaga od czytelnika niewielkiej aktywności, tylko wysłanie SMS-a. Tutaj trzeba było zbierać kupony, trzeba było odpowiedzieć na pytania dotyczące wyborów europejskich. W sumie takie konkursy zawsze cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż takie bardzo proste konkursy SMS-owe. Mieliśmy kilkuset bawiących się z nami w tym konkursie europejskim, z czego wybraliśmy 22 osoby, 10 czytelników z Ekspresu Bydgoskiego, 10 czytelników z Nowości, Dziennika Toruńskiego i 2 osoby z Nowości Grudziąckiej. Brałem udział w konkursie, tak, wszystkie kupony, sam osobiście zdecydowałem się brać w tym udział, wszystkie kupony zebrałem wraz z jokerami, oddałem, wysłałem SMS-a, no i szczęśliwcem się okazałem, otrzymałem telefon i tutaj się znalazłem. W konkursie sama, zawsze sama czytam nowości, przeglądam, bo no, czasami mi się zdarza coś wygrać, ale po prostu od razu dlatego, że kocham podróże zagraniczne. Więc zainteresowałam się tą propozycją, z tym, że już po prostu zapomniałam i w pewnym momencie, kiedy zadzwoniła pani z Nowości, sądziłam, że będzie chodziło o prenumeratę, a jednak nie, no pani pogratulowała i byłam bardzo, bardzo szczęśliwa. Pierwszy raz po prostu, pierwszy raz wysłałem SMS-a, wygrałem, takie mam szczęście. I warto było. No nie, no niesamowicie, oczywiście, bardzo było. Na samej powierzchni, jak tutaj występuje. Thank you.
tell you again, it's a sad way. Roxanne. Yes, Roxanne. We don't have to put on the red light. Roxanne. We don't have to. Jednym z bardzo ciekawych plusów pracy w Parlamencie Europejskim jest to, że posłowie mogą zapraszać wycieczki, grupy wycieczkowe ze swoich regionów. One są tworzone w bardzo różny sposób. Ja akurat preferuję taki, że są to najczęściej laureaci konkursów, które organizuję albo których jestem patronem, tak jak na przykład ta grupa z konkursu zorganizowanego przez Toruńskie Nowości i Bydgoski Ekspres. W związku z tym bardzo się cieszę, że jest możliwość zobaczenia nie tylko piękna Belgii, ale także zobaczenia, jak troszeczkę tak od kuchni wygląda praca w Parlamencie Europejskim, jak to jest zorganizowane, w jakich pomieszczeniach pracujemy. I zawsze po takich wyjazdach, kiedy rozmawiam z gośćmi, którzy mieli okazję być w takiej grupie wycieczkowej, wiem, że ich wiedza jest zdecydowanie inna i ich myślenie o naszej pracy, a także o tym, jak funkcjonują instytucje europejskie, jest zdecydowanie większe. To jest wszystko. 15-16-wieczne. Ktoś, kto na przykład nie był tam 10-15 lat, ambitne jednostki mogą się zdarzyć w każdej grze. Ale to znaczy, że jest dobre. Ludzie, którzy pełnią różne funkcje, mają takich możliwości znacznie więcej, bo tutaj do Brukseli przyjeżdżają i grupy przedsiębiorców, przyjeżdżają także radni. Natomiast dla bardzo wielu osób wyjazd do Brukseli, no to jest takie marzenie, na które ci ludzie po prostu to nie mają środków, więc ten wyjazd to jest także szansa dla osób, których po prostu nie stać na takie wyjazdy, żeby poznali Belgię, Brukselę, Brugię czy też inne miasta. Thank you.
udana, piękna, bo piękna pogoda na ten nasz wyjazd. A po drugie, no, wrażenie to najbardziej zrobiło dla mnie chyba Brugia, bo to jest miasteczko, no, w każdym calu do obejrzenia, każda uliczka, każdy domek, każda tam chwila spędzona to bardzo sympatyczna, miła. No poza tym Gandawa też ma swoje uroki. Oczywiście mówię troszeczkę, ta Gandawa troszeczkę mniejsza od tej Brugi. Wrażenia są niesamowite. Piękna Bruksela, piękna Brugia, Gandawa. No wszystko naprawdę duże wrażenie robiło. Pierwszy raz w Beneluxie jestem i naprawdę bardzo, bardzo się podoba. Organizacja, cały, prawda, jedzenie, oczywiście picie. Pięknie, naprawdę wrażenia są niesamowite. Wszystko mi się na naszej wycieczce podobało. Jestem naprawdę zauroczona, zaskoczona, zarówno spotkaniami z europarlamentarzystami. Przepiękna sama Bruksela, ryneczek, no pełen podziwu brukselski, ale również i w innych miastach. Zarówno Gandawa, jak i Brugia.
no robiły na mnie niesamowite wrażenie. Widziałam inne miasta, ale po prostu tak wspaniałego ryneczku, tak wspaniałej architektury, to po prostu chyba trudno spotkać. Organizacyjnie wszystko przepięknie, wszystko funkcjonowało jak należy, a także uważam, że ludzie byli mili, wszyscy, cała obsługa. No jesteśmy zachwyceni, jesteśmy pod urokiem. Najważniejsze przed nami. Parlament, więc zobaczymy, co jeszcze tam, co nam się uda zobaczyć w parlamencie i jakie tam miłe chwile spędzimy i co nam tam jeszcze za, no powiedzmy ci, którzy nam zafundowali tą wycieczkę, co nam tam, jakie nas tam spotkają po prostu, no te ciekawostki, nie, w parlamencie. Powinno tak być, że oczywiście politycy z regionu powinni mieć wpływ na kształt list i z reguły mają. Ale proszę też pamiętać, że te wybory europejskie mają troszeczkę inną, swoją taką własną specyfikę. Stąd też na listach nie tylko w naszym regionie, ale także i w innych regionach pojawiają się osoby, które partia polityczna uznaje, że powinny mieć możliwość kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rolą i zadaniem wyborców, mieszkańców naszego regionu jest dokonać wyboru. Propozycja list to jest tylko propozycja. Później wyborca ma wolną wolę, aby dokonać wyboru osoby z danej listy, na którą chce zagłosować. Przypominam, my w Polsce nie głosujemy na listy partyjne, tylko głosujemy na indywidualnych kandydatów. Ja swój czas dzielę właściwie na takie dwa miejsca główne, czyli że pierwsze miejsce jest to Belgia, dlatego że jeżeli ktoś został europosłem, to powinien traktować to poważnie. I nie cierpię takich sytuacji, których jest niestety w naszym kraju sporo, że ktoś się daje wybrać do Brukseli, a pracuje głównie w polskich mediach, przebywając na tym samym korytarzu w polskim Sejmie. Otóż ja uważam, że jak się zdobywa mandat, to trzeba być przede wszystkim tutaj, bo to jest miejsce pracy, a trzeba traktować każdą pracę poważnie, także to, co się robi w parlamencie. To jest moje pierwsze miejsce, a drugie miejsce to jest oczywiście nasze województwo kujawsko-pomorskie. Znam Belgię. Pobyt 5-letni oznacza, że byłem tutaj właściwie we wszystkich większych miastach. Mam bardzo dużo gości, bardzo dużo grup. Jak powiem Państwu, że do tej pory zaprosiłem do Brukseli 62 grupy. Z każdą grupą starałem się gdzieś jechać, coś obejrzeć, a do tego zapraszałem indywidualnie cały szereg osób. Byli to wojskowi, lekarze, ludzie zajmujący się sztuką, więc wtedy robimy takie programy o charakterze specjalistycznym. Dla przykładu to muzea, jest to szkoła flamandzka, a dla ludzi związanych z kulturą byliśmy oprócz opery w Brukseli, przykładowo w operze w Antwerpii, więc to pozwala na poznanie Belgii w takim wymiarze troszkę szerszym. We'll be right back.
rewelacja, że jesteśmy w Unii, no i jeździmy gdzie chcemy, czujemy się tak jak u siebie tutaj.